zwierząt. Wszystkich na pokój. Dobrze, pozwolę więc sobie zacząć, żeby nie marnować czasu, bo nasz czas jest ograniczony do 20. Z tego większość chciałabym przeznaczyć na dyskusję dla Państwa, na możliwość składania uwag, wniosków, bo to spotkanie jest dla Państwa, jako mieszkańców miasta Oświęcimia, żeby zapoznać się z tematem. Wielu Państwa w ocenie kontrowersyjne, a temat dotyczy budowy zakładu technicznego przekształcenia. Witam Państwa jeszcze raz serdecznie, dziękuję za liczne przybycie. Ja nazywam się Aneta Steron, jestem naczelnikiem Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Na podstawie udzielonego mi upoważnienia przez starostę oświęcimskiego będę prowadzić dzisiejszą rozprawę, będę ją kierować, będę udzielać głosu. Wraz ze mną obecny na sali jest starosta oświęcimski Zbigniew Starzec, radca prawny Starostwa Powiatowego pan Marcin Wojdyło oraz pani Iwona Siuta z mojego wydziału, która będzie pomagać mi prowadzić tę rozprawę. Chciałabym podkreślić tutaj skuteczność dostarczenia obwieszczeń i zawiadomień o rozprawie zgodnie z artykułem 92 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. O rozprawie mają być powiadomieni wszyscy ludzie, którzy chcą wziąć udział w tej rozprawie, bo to jest otwarta rozprawa dla społeczeństwa, na co najmniej 7 dni przed terminem jej przeprowadzenia. Te obwieszczenia zostały opublikowane w dniu 10 maja na stronach internetowych Starostwa Powiatowego oraz w Gazecie Krakowskiej. Stąd termin, stwierdzam, że termin ten jest dochowany. Teraz chciałabym sprawdzić obecność stron, które zostały wezwane na rozprawę, oprócz Państwa jako mieszkańców Oświęcimia. Chciałabym zapytać, czy na sali obecni są przedstawiciele inwestora? Tak. Bardzo proszę o przedstawienie się i przedłożenie mi pełnomocnic uprawniających Państwa do reprezentowania inwestora na dzisiejszej rozprawie. Marku, podaj mikrofon. Chyba, że to. Tak. Marek Roszczewski, prezes zarządu Syntos Dwory 7. Pełny przedstawiciel. Dziękuję bardzo. Dziękuję za sprawdzę. Kolejni przedstawiciele inwestora chcą się przedstawić? Raczej powinni. Antoni Majkerczyk, prezes zarządu Miejska Państwowe Oczyszczalni Ścieków. Radca prawny Miłosz Tomasik, wspiera inwestora jako pełnomocnik. Fedora Paweł Kurzański, kierownik zespołu autorów raportu oddziaływania na środowisko. To wszyscy Państwo ze strony inwestora, tak? Teraz chciałam zapytać, czy na sali obecni są przedstawiciele Towarzystwa na Rzecz Ziemi, którzy biorą udział w postępowaniu o ponowną ocenę na środowisko, jak również postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę, czyli Towarzystwo na Rzecz Ziemi. Tak, prezes towarzystwa. I pan tylko jeden reprezentuje tutaj, tak? Czy ktoś jeszcze panu towarzyszy? Jest jeszcze kolega z towarzystwa, ale myślę, że wystarczy, że ja bym to reprezentował. Dobrze. Czyli rozumiem, że pana pełnomocnictwo wynika. Jeszcze raz. Piotr Marowicz, Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Oświęcim. W aktach sprawy jest KS. W KRS-ie jestem wpisany jako prezes. Tak, ewentualnie mogę pokazać dowód, jeśli to jest konieczne. Myślę, że chyba nie jest. Tak, potwierdzam tę informację. Teraz wszystkich jeszcze raz informuję o tym, że konieczne jest podpisanie się na liście obecności, która leży tam przy wejściu, zwłaszcza tych osób, które będą czynnie brały udział w rozprawie, będą zgłaszały swoje uwagi, zadawały pytania, tak żeby potem znalazło to odzwierciedlenie w stenogramie z rozprawy, a ten będzie stanowił protokół, który zostanie przekazany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na podstawie tego protokołu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodni warunki realizacji przedsięwzięcia, które potem przy wydaniu pozwolenia na budowę będą dla naszego organu wiążące. Informuję również, jak Państwo już zauważyli, całe nagranie, cała rozprawa administracyjna jest nagrywana na nośniku elektronicznym, na którym jest utrwalany dźwiękowy przebieg naszej rozprawy i na podstawie tego nagrania zostanie właśnie sporządzony szczegółowy stenogram.
Teraz Państwu opowiem, jak zaplanowaliśmy tę sprawę, więc na początku opowiem Państwu o historii inwestycji, o zdarzeniach, które poprzedziły dzień dzisiejszy, czyli nasze dzisiejsze spotkanie, tak żeby każdy z Państwa miał aktualną i tę samą wiedzę na temat wydarzeń, które już się zdarzyły. Potem przedstawię Państwu aktualną sytuację prawną i faktyczną. Poinformuję również Państwa, jaka jest rola starosty w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Poinformuję Państwa, czym jest rozprawa, dlaczego ją zorganizowaliśmy, czemu ma służyć. Poinformuję również Państwa ze względu na spełnienie wymogów formalnych, jak informowaliśmy o rozprawie i przedstawię zasady spotkania, co do których proszę się bezwzględnie stosować, tak żebyśmy zapewnili sobie na tej sali maksymalny porządek, konsekwencje w wypowiedziach, żeby w stopniu maksymalnym wykorzystać ten czas, który jest poświęcony dla Państwa i to dla Państwa ma służyć ta rozprawa, a nie dla inwestora, ani dla organu wydającego decyzję. Następnie udzielę głosu inwestorowi, który przedstawi Państwu prezentację poświęconą planowanemu przedsięwzięciu, jak również poinformuje Państwa o sporządzonym przez niego raporcie oddziaływania na środowisko. Następnie udzielę głosu jako stronie postępowania, czyli Towarzystwu na Rzecz Ziemi i cała reszta czasu jeszcze poświęcona będzie tylko i wyłącznie dla Państwa na zadawanie pytań, zgłoszenie uwag, zastrzeżeń i na odpowiedzi, które Państwo winni uzyskać tutaj od inwestora, no i od nas jako od organu prowadzonego postępowania. Więc zapoznamy się z historią. W 2011 roku zostaje wydana decyzja prezydenta miasta o środowiskowych uwarunkowaniach. Tą decyzję poprzedził raport oddziaływania na środowisko. Ta decyzja stała się ostateczna z początkiem 2012 roku. W 2015 roku wraz ze złożeniem wniosku do starosty oświęcimskiego o udzielenie pozwolenia zostaje sporządzony i przedłożony do nas raport w celu uruchomienia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny dyrektor ochrony środowiska uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia. Na tej podstawie i na podstawie obowiązujących przepisów starosta oświęcimski wydaje pozwolenie na budowę, zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia na budowę. W 2016 roku ta decyzja starosty oświęcimskiego zostaje zaskarżona przez Towarzystwo na Rzecz Ziemi. Wojewoda oświęcimski po rozpoznaniu we własnym zakresie utrzymuje tą decyzję starosty oświęcimskiego oraz utrzymuje zaskarżone postępowanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Następnie Towarzystwo na Rzecz Ziemi zaskarża decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchyla tę decyzję i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przed wojewodą małopolskim. W 2017 roku po raz kolejny wojewoda utrzymuje w mocy postanowienie RDOŚ i decyzję starosty oświęcimskiego. Ponownie Towarzystwo na Rzecz Ziemi skarży decyzję wojewody i przekaza sprawa po rozpoznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 8 sierpnia 2017 roku zostają obie decyzje. To jest decyzja wojewody i decyzja starosty oświęcimskiego zostają uchylone i sprawa wraca do ponownego rozpatrzenia przed organem architektoniczno odbudowanym pierwszej instancji, jakim jest starosta oświęcimski. Aktualnie konieczne jest ponowne rozpatrzenie sprawy. Inwestor wraz dołączył do wniosku o udzielenie pozwolenia raport opracowany na grudzień 2017 roku i ponownie uruchomiona zostaje procedura ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę. Organem wszystkie te czynności, które są podejmowane w ramach tej ponownej oceny oddziaływania na środowisko, wszystkie efekty zostaną przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, który w postanowieniu uzgodni warunki realizacji przedsięwzięcia, a jest to postanowienie, jego treść, jego wymogi, wszystko co jest w nim zawarte, jest wiążące dla nas jako organu wydającego pozwolenie na budowę.
starosty. Więc jak już mówiłam, starosta oświęcimski jest organem o administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji. Wydaje w zakresie tych, w zakresie swoich czynności, wydaje pozwolenie na budowę i działa tutaj jako realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Organem odwoławczym od naszej decyzji jest wojewoda małopolski. Rozprawa administracyjna, w której dzisiaj bierzemy udział, jest dodatkowym elementem postępowania administracyjnego. Nie jest ona obligatoryjna, jest dodatkowym elementem, który ma służyć Państwu w celach informacyjnych, który ma poprawić komunikację między Państwem jako mieszkańcami Oświęcimia, a organem administracji publicznej, w tym przypadku starostą oświęcimskim. Ma zapewnić Państwu możliwość uzyskania wszelkich informacji, rozwiania wszelkich wątpliwości, zdobycia maksymalnej wiedzy na temat realizowanego przedsięwzięcia, które zakończy się prawdopodobnie wydaniem pozwolenia na budowę, ale to jeszcze nie ten etap, żeby o tym przesądzać. Ta rozprawa ma też również zapewnić transparentność działań starosty oświęcimskiego, jaką zachowuje przy wydawaniu pozwoleń na budowę. I starosta oświęcimski jest to element dodatkowy, nieobligatoryjny i decyzją starosty oświęcimskiego było to, aby tą rozprawę administracyjną zorganizować, umożliwić dodatkowy udział dla społeczeństwa w postępowaniu o ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, tak aby w zamyśle starosty było to, żeby wyjść jak najbardziej naprzeciw mieszkańcom Oświęcimia, żeby pozyskali maksymalną wiedzę na temat tej inwestycji. O rozprawie informowaliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie obwieszczeń. Te obwieszczenia zostały zamieszczane w Gazecie Krakowskiej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowo na podstawie decyzji starosty, czy zgodnie z jego wolą, dodatkowo informowaliśmy o tej rozprawie na tablicach informacyjnych gmin, wszystkich gmin powiatu oświęcimskiego i na